No, którzy wiesz, no to nie jest 17 klasy, takie malutkie bułeczki pieczone i jak piekłam te bułeczki, pamiętam jak Julka na studiach była w Łodzi, przyjeżdżała do domu, to ja zawsze piekłam bułeczki i one były takie malutkie, maślane i było ich 17. I te 17, no jakby... Nie, to na osobę. Nie no, przecież nie robiłam 50 bułek, to jedna wytwarta. Już 15 sztuk. Nie, no. No, gdzie 17 bułek? Ja jadam dużo. Ja dużo jadam. Ja jadam strasznie dużo. Ale ja na przykład. Bo ja miałam tak, że ja lubiłam jeść złe jedzenie. I ja na przykład, słuchajcie, jak ja pychałam na studia, to ja poczułam takie. No kto, Sonia, nie. Pewnie był w takim domu, że zawsze trzeba było jeść zdrowo i w ogóle, tak powiedzmy zdrowo. To jak pychałam na studia, ale dużo. Zdrowo, ale dużo, no. U nas tak było, zdrowo, ale dużo w domu. Że u nas nie było w domu słodyczy, nie było coli, jakichś gazowanych napojów, mnie zawsze rodzice uczyli, że pić wodę i tak dalej. Jak ja pychałam na studia, to przez pół roku... Nie, jaka właśnie kola, pizza, no. A na obiad lody. No, u mnie było tak, ja w zamrażalce zawsze miałam magnumy, lody. I tam były takie 6 paki małych tych magnumów z białą czekoladą, z różnymi czekoladami tam było. I ja zawsze na śniadanie te lody. Do tego jeszcze na przykład takie z Milki były lody w rożkach. I ja po prostu na śniadanie. Na śniadanie lody. Wracałam z uczelni, była kupowana Giuseppe i do tego piwa smakowe. I do tego była jeszcze siłownia. Nie. Wtedy to ja byłam kluskiem. Wtedy ja przytyłam. Dużo. Ale ile? Nie, gdzieś do 65. Serio? No. To 10 kilo, teraz jestem szczuplejsza. No. Przytyłam wtedy. Może u ciebie tak nie było, tak widać jak na przykład u mnie. Bo ja nie, po prostu mówię tak, ty nie patrzysz na mnie, a nie patrzyłam na ciebie. Tak? Nie, no nie gadaj, no przecież ja byłam tak sumo przy tobie, no co to w ogóle? No nie gadaj, po prostu jesteś wyższa. No 69 mam wzrostu, no ja ważyłam wtedy 65 kilo, no myślę, że nie, no gdzieś 63-64. No, ale ja wtedy, jak ja żarłam, no to ja nie jadłam, ja żarłam, ja pochłaniałam te ilości, po prostu niezdrowe. Czy ty jadłaś po prostu niezdrowo? Dużo niezdrowego ja jadłam. Ja mogłam naraz upierdolić dwa lody. Duże dwa lody na raz. Wiem, ale to potem już głównie nie jesz po tych lodach. Coś ty. No co ty, no teraz to tak. Teraz oczywiście, że tak, ale kiedyś to ja... No na obiady było, wiecie, Giuseppe i recy. Recy żurawinowe. No, masakra w ogóle, nie? A może teraz, jak ja sobie myślę, kuźwa, się zżygam w ogóle, nie? No ale potem pojechałam na Maltę, schudłam do takiej mojej normalnej wagi i potem już miałam tak, że przeszłam na wege, więc jadłam dużo mięsa, jakoś tak wtedy zaczęłam znajdywać też inne przepisy, żeby takie no wege te przepisy były, nie? Ja przez 3 lata nie dam mięsa, więc to na przykład mi mega pomagało, że już odkąd zaczęłam być wege, ja już nie tyłam. Ja jedynie co to w Stanach, ale tylko, że w Stanach byłam taka podjarana tymi Stanami. I tam jadłam te donaty i te kole, znaczy nie kole, tylko te kawy z tego Starbucksa, kuźwa piłam z tą toną w ogóle tam. Ja kupowałam największe rozmiary w ogóle, nie? Wędki chyba, czy jakoś tam. No i, ale jak wróciłam, to ja bardzo szybko w ogóle schudłam. Bo to było dla mnie nienaturalnie dużo tego jedzenia i jakby moja taka naturalna waga, o którą nie muszę się starać, że wiecie, opieprzę sobie na śniadanie buldaka, zjem 2 batony i tak dam, to 55 kilo. No ale pamiętam, wiesz co, pamiętam jak wróciłaś na kina z tej Malty. No. Nie wiem, to było za drugim razem, tak? Do drugim razem. To wtedy ja pamiętam, że ty mało jadłaś. Mało jadłam, no. Może ty jakby rzeczywiście mogłaś zjeść tam jakiś placek. Ale ja na przykład jadam jeden placek i tyle w ciągu dnia. Tak. I mogłam ja pamiętam, że ja cały czas, co ty, no dawaj jeszcze. Tu śniadanie, dobra, no to jedziemy na kawkę. No i ja nie jadłam wtedy z tobą, no. Ja wtedy z tobą nie jadłam, no.
Olej telefon. Że mogłyśmy jechać, moja mama zjadłyśmy śniadanie i mogłyśmy tam za 3 godziny jechać do restauracji. Ja mówię, że Boże, no ja nie chcę, ja chcę tylko jakby tam herbatę czy kawę, nie? Ewentualnie. Mnie na przykład też bardzo lubiły kawy. One dużo spraw, jakby takich spraw związanych z firmą, to rozmawialiśmy jakby nie w domu. Nie w domu. I ciastka. Tak, mieliśmy po prostu zasady i to było, ja uważam, że to jest bardzo fajne. Ogólnie bardzo fajne jest wychodzenie. Ja mam 1,69 m. To jest tak, jak ja na przykład wychodzę na randkę z moim mężem, mimo wszystko, że jestem 22 lata i żyjemy w jednym domu i mega mamy w domu, fajnie, lubimy jakby ten czas w domu, ale też wychodzimy na randki, to jest strasznie ważne i tak samo z Julką wychodziliśmy, dalej wychodzimy, to teraz już jakby nie wychodzimy za uważnie, w ogóle nie chodzimy na kawę. Na jakieś obiady. Jedziemy na przykład na obiad. Pizza, na sushi. Tak. I tam sobie dyskutujemy i przy okazji jemy jakiś tam posiłek. Ale pamiętam, że wtedy dużo takich spraw było związanych. Kawa i ciastko. Tak. I to było, że na przykład zjedliśmy, powiedzmy, no na przykład ja zjadam obiad i za chwilę do was zachodzi, bo musimy teraz przedyskutować coś. Pojedziemy sobie i na przykład taka wielka jakby karmelowa, no. Karmelowa, do tego oczywiście jeszcze ciasto. To jest fajnie. Ciasto. No to są nawet. Ale to było właśnie takie, nie, na przykład wtedy to było takie nienaturalne. Wiesz co chodzi? Bo na przykład teraz ja już mam taką po prostu świadomość, że ja jem wtedy, kiedy chcę i kiedy i co chcę. A wtedy to było takie dostosowanie się, wiesz co chodzi, że no chodź, no bo jakby no, trzeba jechać na kawę. Jakby nikt nie chciał, ale trzeba było, wiesz co chodzi. I to było takie, że no dobra, no to jedziemy na kawę, bo trzeba przedyskutować. I to było takie, wiecie, jakieś dziwne, wpojone na, takie napięki z zewnątrz, że ludzie znaczy, na spotkaniach piją kawę i... Ten nawyk jest bardzo dobry, ale nie po prostu, żeby jakby po posiłku jechać i jeść jeszcze ciastko i kawa. Bo jakby można... Nie, no ja się na przykład cieszę, że ja odstawiłam te kawy, wiesz? Nie jest na przykład dobrze, jak ja całkowicie odstawiłam dwie kawy. Piję teraz jedną i to jest super. To jest po prostu super. Piję czarną, bez mleka, ale piję super. Także, wiecie, to nie jest też tak, bo ja normalnie kawę słodzę. Co prawda ja mało słodzę kawę. Powiedzmy, nawet niecałe pół łyżeczki, ale ją słodzę. Herbaty nie muszę, a kawę nie lubię po prostu i jakby nie chcę tego zmieniać. No, to wiem, o co chodzi. No, więc teraz u nas jest fajnie, że na przykład ja zjadłam śniadanie w domu, budaka. No i potem pojechałyśmy tam ogarniać swoje rzeczy, no i potem mam różne żółty, no i jedziemy do restauracji i ona po prostu je, ja sobie tam ogarniam swoje rzeczy. Nie, że kiedyś to by nie było w ogóle mowy. No to jest zmiana nawyków po prostu. To jest zmiana nawyków na lepsze. No. Bo wiadomo, że możesz zmienić coś, ale na gorsze. Akurat w moim przypadku to jest super. Ja uważam, że ja wprowadziłam tak jak chciałam. I to całkowicie... Jakiego buleka najbardziej lubię? Chyba tego żółtego. W Carrefourze są. No, to właśnie zada. Właśnie dlatego ja na przykład jak byłam w Carrefourze wczoraj... Ej, bo ja kupowałam gdzieś za 3 chyba kiedyś w Biedronce. Serio? Serio, co ci kupiłam, pamiętasz? Na pewno nie za 8. Za 3 złote. Za 3 złote to wiesz co ty kupisz? Wiesz co, to może za 4. Nic chyba. Kurde, albo może wiesz co, przyprawę. Używam Laplexu, no. Dzięki za gifta. Teraz przepuściłam na siłownię pierwszy raz jakieś rady. Wiesz co, ja na przykład mam tak, że jak się wstydzę czegoś, to 3 zł za w Tajlandii nawet nie było. No może, słuchajcie, no to za 6 w Biedronce. Na pewno nie za 8. No za 7,99, okej? Okay? Tylko, że ja jak zbyt do 8. No. A, z tą siłownią. Ja na przykład, ej, wiecie, wiecie jak ja mam? Że nawet jak się, ej, pamiętam kiedyś miałam taką sytuację, to niedawno było. Jakoś 2 tygodnie temu, no. Miałam, jechałam do Stokrotki, a bo umówiłam się z dziewczynami, moimi koleżankami. Jeszcze przed tym chciałam kupić papier toaletowy, bo by się skończył w tam na górze, nie? U mnie w pokoju. No i mówię, że dobra, no to pójdę do Stokrotki. Nie, no na górze, no tam wiesz, w tym. No i mi się skończy ten papier. No i
pod tą stokrotką jestem i mówię, Boże, na grupę jakichś chłopaków, nie? No i tego papieru. No i po prostu już... Czyli ty jesteś z tych osób? Nie, nie, ale poczekaj, właśnie poczekaj, bo to jest odnośnie tej siłowni. No i mówię, nie kupię tego papieru, no. I wchodzę już do tego, już taka zła, że tego nie kupię. I idę tam na tą chemię, kupuję tam to mydło, kupuję tam pasty, coś tam i mówię, ty... W ogóle sram na tych ludzi, kuźba. W ogóle co mnie to obchodzi? W ogóle nie mam pojęcia, kto to jest. W ogóle nawet jakbym miała pojęcie, kto to jest, to w ogóle mam tak strasznie koło dupy w ogóle. I co z tego, no? I wiesz, po prostu powiem, że każdy ma ciebie tak samo koło dupy, jak ty innych ludzi, autentycznie po prostu, więc wchodzisz na tą siłownię i po prostu olewasz, totalną olewkę zapodajesz na każdego, bo tak samo każdy ciebie olewa. Olek, ktoś jedzie chyba do ciebie. To tak jest. Dzwonił przed chwilą. I to tak po prostu jest, że... To nie wiesz, że dziewczyny. No na luzie, nie? Idziesz po prostu na tą siłownię i tam odparzasz sobie co chcesz i tyle. O, myślę, że nie ma co się... Ja nawet jak się wstydzisz, to po prostu olej to idź. Udawaj, że się nie wstydzisz, no. Fake it till you make it, no. Tak jest. Tym bardziej wstyd to jest wycie co robić złe rzeczy. To jest wstyd. A no. Jeśli nie robisz złe rzeczy, to nie jest wstyd. Tak, o, totalnie. Weź tam... Ja nie wiem, stary wychodzi. Ale ty idziesz, bo tam wiesz. Nie miałam nigdy olejku Alaplexa, ale chciałabym sobie kupić. Mama ma Insta, Basia Gabryluk. Dziękuję Oliwka za gifty, dziękuję Marku za serduszko. Byłaś źle do tych osób. No wychodzi w szlak. Idź, bo on już bierze telefon, pewnie za dzięki się. Monika za gifty, bijecie tutaj. Ja, my mamy jaką? Trójkę Olaplex. Ale też kiedyś miałeś. Mieliśmy piątkę, no. I też fajne. Ta trójka jest bardziej leista w ogóle, bo ta piątka była taka gęsta, no.